się grało w Dębowcu tym razem, bo to był drugi występ? No lepiej niż ostatnio, na 80%. A jak te nowe kawałki? Nowe kawałki może nie zabrzmiały tak, jak miały zabrzmieć, ale przyzwoicie. Ale to i tak postęp, no bo przez rok przygotowaliście te dwa nowe kawałki, wy to zapowiadaliście w zeszłym roku i oto są, usłyszeliśmy je dzisiaj. Tylko, że w międzyczasie zmienił się właśnie trochę skład, trzeba było uzupełnić, bo tam były problemy zdrowotne, więc musieliśmy trochę przyhamować. Przyhamować, no właśnie ja chciałam zapytać, co dalej, czy będzie jakiś kolejny nowy kawałek, może jeszcze coś w tej szufladzie jest? Jest mnóstwo w szufladzie, ale nie chcą koledzy tego grać. Dlaczego koledzy nie chcą grać? To starocie są. No przecież ich przekonywałem przez prawie półtorej roku, żeby zagrać nasze kawałki. No dali się przekonać, żeby w hołdzie kolegom to zrobić, no. Nie no, trzeba trochę ograć, może miejmy nadzieję, że w tym roku będzie tych koncertów troszkę więcej, więc może na następnych będzie jeszcze lepiej, nie? Tu mamy Rodzynka, nowy członek zespołu. Jak się gra tutaj z weteranami Roka Cieszyńskiego? Odnalazł się tutaj pan w tym zespole? Już kiedyś grałem, 30 lat temu. Ile? 30 lat temu pan już grał tutaj z panem Andrzejem pewnie, co? I z panem Irkiem, tak? Z panem Irkiem. Z Andrzejem i z panem Irkiem graliśmy w Oksygen. Jest tak sentymentalnie chyba, jak tutaj są koledzy, którzy tam po latach wrócili do tego składu. To znaczy, pomaga to, że na przykład z Irkiem graliśmy już lata wcześniej, więc to sceniczne obycie i to, że wiem, że jak ja się pomylę, to mogę na niego liczyć. To jest ważne. Był to pierwszy koncert z cyklu letnich mini koncertów przy Tężni w Dębowcu.